pieśni królestwa. Słuchajmy pieśni królestwa, to będzie lepiej. Jakaś tutaj, proszę państwa, brzuchotancerka i to R, żona dzieckiem teatru. Ja mówię, Boże, zlituj się, kobieto. Jakie ty jesteś, jak jest ciebie dziecko tak? Mnóstwo zlał na radorzy, by lud Boży w jego służbie wiernie trwał. W jego służbie wiernie trwał. Także proszę państwa. Pokazać po prostu rozebraną kobietę. O pokazać Boże, coś ładnego na scenie. O Boże, znowu pracować. Jako zespół i realizować nasze marzenia. Nie daje rady bardzo blisko stąd jest bardzo ważna ulica nosząca imię człowieka, który zrobił wiele dla innych. Chcę o nim trochę powiedzieć. Był to pastor Martin Luther King. Pewnego dnia powiedział: mam marzenie. Jego marzeniem było to, aby wiele osób mogło mieć równe szanse. Jego marzeniem było, aby wiele dzieci, takich jak wy, mogło zdobyć wykształcenie. To piękne mieć marzenia i móc o nie walczyć. Es hermoso tener sueños. Y es hermoso poder luchar por los sueños. No se lo olviden. Hoy queremos seguir soñando y celebramos todas las oportunidades que tanto a ustedes como a nosotros los grandes nos permiten. By nie tracić nadziei na lepszy świat z większymi możliwościami. Jedna osoba, która mnie pozdrawiała, kiedy tu byłem przedstawiany, se involucran en la vida de ustedes para acompañarlos en este camino. Todos soñamos.
świata. Potrzebujemy osoby, która będzie nam towarzyszyła. Towarzyszyła na naszej drodze. Wszyscy jesteśmy razem. De sus educadores y de todos los que los ayudan y también del cardenal Dolan, que es muy bueno, es que puedan crecer y vivir con alegría. Wiem, że jednym z marzeń waszych rodziców i nauczycieli, także księdza kardynała Dolana, jest to, abyście się rozwijali i byli szczęśliwi, wzrastali w radości. Zawsze dobrze, gdy widzimy uśmiechające się dzieci. Hay situaciones difíciles, hay enfermedades, pero no dejen de soñar. Czasem są sytuacje, kiedy jesteśmy chorzy, cierpimy, ale w tym wszystkim jesteśmy wezwani do radości. Tienen derecho a soñar. Radia me alegra mucho que puedan encontrar. Dai spokój. Si en la escuela. Baba teatro. Si aquí. Jako na gada. Sus amigos. Boże. En todo lo que se acerca. Nie, no, nie. Drogie dzieci, macie prawo wymarzyć. Bardzo się cieszę, że tu w tej szkole, w waszych przyjaciołach i nauczycielach, można znaleźć potrzebne wsparcie. Wszędzie tam, gdzie są marzenia, jest też radość. Jezus jest zawsze obecny. Zawsze. En cambio, ¿quién es el que siembra tristeza, el que siembra desconfianza, el que siembra envidia, el que siembra los malos deseos? ¿Cómo se llama? El diablo. El diablo. El diablo siempre. Właśnie, jak nam ktoś ciągle mówi, że jest źle, że się nie da, że jest trudności, że jest ciemno. Jak to się ten ktoś nazywa? El diablo. To jest diabeł. To nie daje radości. Ta siempre Jesús. Musimy mówić zawsze o Jezusie. Jesús es alegría y quiere ayudarnos. Tak, Jezus jest radością i chce nam pomóc poczuć tę nieustanną radość. Radość każdego dnia. Antes de irme, quisieras dejarles un homework. Zanim nas opuszczę, chcę wam dać pewne zadanie domowe, pracę domową. Tak, mogę? Es un pedido sencillo, pero muy importante. No to tylko mała prośba, ale no bardzo ważna. De rezar por mí. Proszę, nie zapominajcie, by modlić się za mnie, abym mógł dzielić się z wieloma ludźmi tą właśnie radością Jezusa. Módlmy się też, aby wiele innych osób mogło dzielić się radością, taką jak wasza. Radością, która płynie z tego, że mamy przyjaciół, że otrzymujemy pomoc, że możemy rozwiązać nasze problemy. Za to, że Jezus nas kocha, że rozwiązuje nasze problemy. Niech wam Bóg dzisiaj błogosławi, a Matka Boża was chroni. Dziękuję. ¿Saben cantar algo? ¿Ustedes no saben cantar? No, tak, no, esto se śpiewamy na koniec. A ver, ¿quién es el más cara dura? A ver.
pochodzi z Afryki. Muchas gracias. Bardzo Wam dziękuję. Todos juntos. Bueno, una canción y después rezamos todos juntos el Padre Nuestro. Dobrze, to w takim razie jeszcze jedna piosenka i razem pomodlimy się, odmówimy Ojcze Nasz. Cantado. I Syn i Duch Święty. To jest praca domowa. Módlcie się za mnie. Nie zapomnijcie odrobić tej pracy. Teraz jeszcze te spotkania indywidualne. Serdecznie dziękujemy Ojcu Świętemu za te piękne słowa. Uczyć się nie tylko w szkole języka, kultury, ale uczyć się przyjaciół. Pośród tych, którzy dają nam przyjaźń, uprzejmość, pomoc, zrozumienie, oni sprawiają, że możemy się czuć jak u siebie w domu. Szkoła to dom, powiedział Ojciec Święty. To jedna rodzina, gdzie uczymy pomagać się wzajemnie. Przepięknie brzmiały te słowa odwołujące się do Martina Luthera Kinga, który zawsze mawiał, że ma marzenie. My też chcemy marzyć, mówił Ojciec Święty, o lepszym świecie. I potrzebujemy w tych marzeniach osoby, która będzie nam towarzyszyła, aby wzrastać w radości, w uśmiechu. Nawet wtedy, kiedy jest choroba i cierpienie. Macie prawo marzyć, drogie dzieci, powiedział Ojciec Święty. Gdzie są marzenia, jest radość. W tych marzeniach Jezus ma być obecny. Niesamowite było to, kiedy Ojciec Święty powiedział, a kiedy ktoś ciągle narzeka, marudzi, mówi, że są problemy, to jak się on nazywa? Diabeł, powiedział Ojciec Święty. Diabeł, bo on jest smutny i ciągle tylko szuka problemów. Jezus daje radość.
I to ostatnie zadanie domowe Ojca Świętego. Módlcie się za mnie, abym dzielił się radością Jezusa. Ojcze Święty, obiecujemy i dziękujemy za tę naukę. Słuchaliśmy Ojca Świętego. Dziękujemy. Przypomnę, że my dzisiaj zastanawiamy się, co czytać, jak czytać. Czy jeżeli widzimy kogoś, że czyta jakiś religijny tekst, to czy czytanie katolickiego pisma jest politycznie poprawne, czy jest takim pójściem pod prąd? Przedstawiliśmy wam wzrastanie, które proponuje takie ciekawe działy, temat do przemyślenia, świadectwa, pod prąd i potrzebuje Boga i o tym się nie mówi, w ogrodzie Eden i idźcie i głoście ewangelizacyjne i życie jest piękne i żarówka i pędzel, idea i twórczość. Chcemy was spytać, co wam się podoba w prasie katolickiej dla młodzieży, szczególnie wzrastanie, a co chcielibyście, chętnie byście po to sięgnęli, żeby przeczytać. Ja wiem, że jest to
dość duże ryzyko, żeby odejść od internetu, odejść od jakiegoś portalu społecznościowego i poczytać. No ale zapraszamy. Już Przemek mówisz, tylko ja przeczytam numery telefonów. Bardzo prosimy ludzi młodych, no dajcie znak, że żyjecie. Dla Polski Północnej kierunkowy do Torunia 56 i 655 23 55. 655 23 55. Dla Polski Południowej 655 23 56. Powtórzę 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. No, Ojciec Święty był w szkole. W szkole musimy, uczymy się liczyć, pisać i czytać. Więc powiedzcie, co byście chcieli w katolickiej prasie przeczytać, co jest dobre, co złe. Zapraszamy na te nasze rozmowy niedokończone. Przemek? Jak już Ojciec Święty był w szkole i zadał pracę domową, to ja bym też chciał zostawić coś dla tych, którzy nas słuchają. Bardzo często mówi się o tym, że czytamy, że nie czytamy, bo nie mamy czasu. No, to ja bym chciał zostawić takie zadanie, żeby każdego dnia przeczytać chociaż jedną stronę. Może to się wydawać, że mało, ale dla tych, którzy nie czytają, to już jest o stronę więcej niż zero, niż gdyby w ogóle nie czytali. A jeśli przeczyta się pierwszą stronę, to i przeczyta się potem drugą, trzecią, czwartą. Także ja zachęcam, przeczytajmy chociaż jedną stronę każdego dnia. Mhm. I ja sobie sięgam, wy wykręcajcie numery, to znaczy nie wykręcajcie numery, tylko telefonujcie. Powiedzmy jedno zdanie wam przeczytam. Ludzie, którzy na problemy reagują zawsze obwiniając cały świat i innych, staraj się omijać. Ludzi, którzy na problemy reagują zawsze obwiniając cały świat i innych, staraj się omijać. I jeszcze jedna myśl księdza Zbigniewa ze Wzrastania. Kiedy robisz plany, postaraj się odpowiedzieć na następujące pytanie. Co? Telefonuję. Jaki cel? Żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka motywacja? Aby zachęcić do lektury. Gdzie? W środowisku katolickim. Kiedy? W tej chwili o 23.02. I tak dalej. Z kim, za co, czym i jak długo? To podstawowe pytania, bez odpowiedzi na które nie radzę rozpoczynać działania. Te ostatnie strony są zawsze inne? Zawsze inne. Tematyczne zazwyczaj, nawiązujące do danego miesiąca, choć właśnie ostatnio takie inspiracje często się pojawiają księdza Zbyszka Kucharskiego, naszego asystenta generalnego. Przemek powiedział tutaj taką minimalistyczną pracę domową, ja jako wykładowca chciałabym zadać taką mocniejszą, większą. Była taka akcja na początek roku szkolnego, nie szkolnego, tylko roku kalendarzowego na Facebooku. 52 książki na 2015 rok. Tam naprawdę kilka tysięcy ludzi się zapisało do tej akcji. Czy ktoś z was się zapisał do niej? Chyba ja. Tak? I jak ci idzie? Bo teraz już... Chyba do 52 nie dobiję, ale w ciągu ostatniego miesiąca przeczytałem 8, więc... No, to jak miesiąc 8, no to jakby przekroczyłeś normy, bo to 4 na miesiąc miały wypaść. No bo 52 po jednej na tydzień wypada książki, więc księże Antoni, młodzi czytają chętnie książki przeróżne, różnorakie i sami siebie nawzajem motywują. To jeśli ja mogę, z raportu o stanie czytelnictwa Biblioteki Narodowej, 11% Polaków czytało przynajmniej 7 książek w ciągu roku, a w tej grupie uczniów i studentów aż 26%. No ładnie. Mhm. Tak. Słuchajcie, ale też tak patrzę, bo tam zawsze coś można znaleźć ciekawego, nie? To też tutaj twórz, lajkuj, wygrywaj. No nawet takie zwykłe, widzimy twarz, postać Andrea Bocellego, nie? Którego bardzo lubimy słuchać. Młoda dziewczyna, będąc w ciąży, trafia do szpitala, mówi Andrzej Bocelli, z zapaleniem wyrostka. Andrea Bocelli. Lekarze okładają brzuch lodem, po leczeniu sugerują dokonanie aborcji, gdyż dziecko może urodzić się niepełnosprawne. Kobieta odmawia i tak na świat przychodzi kto? Andrea Bocelli. I chciałoby się powiedzieć, no lepiej zamilknąć, lepiej
zamilknąć. 23.05. Przypomnę numery telefonów 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Halo, szczęść Boże, słuchamy Radio Maryja, czas wzrastania. Słucham, szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kiedyś tam byłem zaproszony z księdzem Sieranickim, teraz kto inny, ale nieważne, ważne, że wy jesteście. A, ksiądz Andrzej Szpak. Księże Andrzeju, ksiądz jest znany w Polsce jako kapelan duszpasterz hipisów. I oni mają żal do mnie, że nie zostałem do końca księdzem od hipisów. A hipisi jeszcze są? No, szli w tym roku z pielgrzymką z Belehradu, ze słynnego miejsca Cyryla i Metodego w Czechach, 9 dni, a potem 3 dni w Polsce doszliśmy szczęśliwie na Jasną Górę. O, pięknie. Księże Andrzeju, my mówimy, czy młodzież lubi czytać. Ksiądz jako taki doświadczony, no, pewien taki punkt odniesienia duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Czy młodzi ludzie dzisiaj czytają? Czy chcą czytać? Albo czy chcą czytać teksty religijne? Więc ja was zapraszam jutro, a zwłaszcza rzeszowiaków, kochanych rzeszowiaków, do tego, żeby słuchali, jak ktoś będzie czytał. Jutro o godzinie 10:00 rozpoczynamy w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie na ulicy Witolda takie sympozjum na temat idei święta stworzenia świata i człowieka. Będzie 5 wykładów i ksiądz biskup Kazimierz Górny także zapowiedział, że będzie. Mhm. Otóż oni będą czytać, my będziemy słuchać, ale trzeba też umieć słuchać, żeby potem przekazywać innym. Najpierw trzeba słuchać. Ja uważam, że ponieważ ta idea święta stworzenia świata człowieka wypływa z samej Biblii, z czytania pierwszego zdania w Piśmie Świętym. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Uh-huh. Nie by Bóg stworzył, nie ewolucja stworzyła, tylko Bóg stworzył niebo i ziemię. I trzeba czytać i wierzyć i kontemplować ten świat jako cud. Z litości Bóg stworzył niebo i ziemię i człowieka. Super, ksiądz. O tym będziemy rozmawiać. Aha. I dyskutować jutro. A ksiądz też jest teraz takim przedłużeniem, czy jak gdyby tym, który próbuje wskrzeszać dziedzictwo słynnych sakrosągów, prawda? Dziękuję, kochany, tak jest, naprawdę. Jutro obchodzimy 15-lecie istnienia echo sakrosągu. Ja po 10 lat śpiewałem na sakrosągu, na festiwalu pieśni piosenki religijnej, którego ideą było właśnie święto stworzenia świata i człowieka. Ekumeniczne święto. A potem założyłem taką orkiestrę symfoniczną i chór w Rzeszowie i jutro będzie koncert o godzinie 18 w czasie mszy świętej tego zespołu. Z okazji 15-lecia istnienia o godzinie 17 będzie grał i śpiewał słynny Nikolaus z Kraczkowej pod dyrygencją pana Zdzisława Makonia. Aha. No i to będziemy świętować. Zapraszamy was na święto. Dobrze. Księże Andrzele, niech ksiądz powie, o której się zaczyna to sympozjum? Sympozjum zaczyna się o godzinie 10:00 na ulicy Witolda w Rzeszowie, 11A, w Instytucie Teologicznym, nowo wybudowanym. Ale ciekaw jest, bo to taka odpowiedź i reakcja ludzi, kto przyjdzie, będzie odpowiedzią na pytanie, które my stawiamy, czy młodzież, nie tylko młodzież, ale szczególnie młodzi, którzy są narażeni dzisiaj na polityczną poprawność, próbę zastąpienia tego etosu chrześcijańskiego, czy oni chcą tego słuchać? Może oni nie chcą tego słuchać? Słuchaj, mój drogi, może jest w tym trochę racji, ale zobacz, pan Zdzisław Magoń stworzył olbrzymi zespół 70-osobowy, młodzieżowy, chór i orkiestrę. No ja też, nie chwaląc się, tak samo. Jutro przyjdą byli wychowankowie i jest nas równo również 70 osób. Potężna 30-osobowa orkiestra symfoniczna. To są młodzi ludzie albo młode matki. Jednak przyszli. Można ich czymś porwać. Ja właśnie chciałem was porwać. Słuchajcie, kardynał Karol Wojtyła przez 10 lat z młodzieżą przez 3 dni festiwalował ten właśnie święto stworzenia świata i człowieka. Bo on zobaczył, że Antoni Gołubiew, polski pisarz, wymyślił dobrą ideę.
która łączyła twórców, poetów, kompozytorów, młodzież, wykonawców i słuchaczy. I ona była ekumeniczna. Miała być i dla muzułmanów, i dla Żydów, i dla chrześcijan. Mhm. I teraz w związku z tym całym inwazją, powiedziałbym, muzułmańską na Europę, może nie jak sowiecki, ale musimy iść, wiecie, z czymś, nie z dżidami, nie z pikami, ale ze smyczkami. I stworzyć święto wspólne. Popatrzcie, przy trumnie świętego Jana Pawła II były wszystkie religie. W Asyżu papież zaprosił wszystkie religie. W Manili nasz papież Franciszek zaprosił wszystkie religie. I musimy coś wspólnego robić, bo mamy jednego Ojca, który stworzył niebo i ziemię i człowieka i przy poczęciu stwarza tą samą duszę. Hindusowi, Hindusowi, Arabowi i Europejczykowi. Tę samą duszę. Ależ jesteśmy księże, braćmi. Musimy zrobić wszystko, coś, co jest braterstwem, co jest ekumenizmem, co jest jednością w całej ludzkości. Ale czujemy, księże Andrzeju, ten błysk i tą pasję i na pewno się uda. A my teraz zachęcamy wszystkich z Rzeszowa i okolic. Udowodnijcie, że czytacie, że uczycie się. Kto czyta, staje się mądrzejszy. I wtedy wszystko robi już udowodnili, bo wybrali dobrego prezydenta, bo rzeszowiacy mają honor. Bo najpierw Bóg, potem ojczyzna. Mają honor, polski honor i taki chrześcijański honor. Europa ma być chrześcijańska, ale braterska w stosunku do każdego człowieka. Świetnie. Księże Andrzeju, czekam jutro wieczorem czy w niedzielę na wiadomości, że ludzie rzeszowiacy przyszli na to sympozjum, bo chcą czytać, nawet kiedy słuchają. Słuchać. Tak, tak, czytać, słuchając. I po takich konferencjach i po takich sympozjach na pewno też sięgamy, żeby pogłębić naszą wiarę. Fides querens intellectum, pamiętasz? Fides querens intellectum. Każdy sobotę czcić Boga Ojca, świętem twórczości artystycznej zwłaszcza. Tak jest. Piękno zwycięży świat. Księże Andrzeju, pozdrawiamy Ciebie i wszystkich uczestników jutrzejszego sympozjum. Dziękuję Wam, żeście mi pozwolili. Panem Bogiem. Jutro zaśpiewam piosenkę po takim krzyku. Dobrze, szczęść Boże, księże Andrzeju, pozdrawiamy. Dziękuję z Panem Bogiem. Boże, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tak, kochani, to był ksiądz Andrzej Szpak, to jeszcze jego głos rozpoznaje, słynny kapelan hipisów, który, no, wsłuchując się w naszą audycję, chce zaprosić jutro na sympozjum do Rzeszowa o godzinie 10:00. Zapraszamy.
23:17. Jeszcze mamy kwadrans na rozmowę. Zapraszamy dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356. W naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. I dla zagranicy 655-2333 i 655-2366, bądź możecie pisać do nas na profilu Czasu Wzrastania na Facebooku. Będziemy czytali i odpowiadali. Dzisiaj zastanawiamy się, czy młodzież czyta, czy jeżeli czyta czasopismo katolickie, to jest politycznie poprawne, czy też wprost przeciwnie, idzie pod prąd. Ja proponuję wam teraz coś takiego. Skoro mówimy o wzrastaniu, które jest ślicznie wydawane, naprawdę pięknie, ambitnie. Młodzież tutaj otacza panią redaktor naczelną, to niech każdy z nas na przykład przeczyta coś, co mamy tutaj numery aktualne, archiwalne, czym chciałby się podzielić z radiosłuchaczami, którzy w międzyczasie, gdyby ktoś dzwonił, to Krystian da nam znać. Więc zacznę ja. W numerze z maja, bo wspomniałem, że pod prąd, czyli są to takie świadectwa, nie wiem, ludzi niepoprawnych politycznie, czyli tych, którzy chcą pozostać wierni etosowi chrześcijańskiemu, a nie relatywizmowi, jest wywiad, i to naszego studenta Konrada Janika z Andrzejem Dudą, panem Andrzejem Dudą, kandydatem na prezydenta. I Konrad zadał takie fajne pytanie panu kandydatowi, wtedy jeszcze na prezydenta: co robi kandydat na prezydenta Polski w swoim autobusie, kiedy jeździ od jednej do drugiej miejscowości? Często jest to wiele godzin. Jak pan spędza ten czas? Pan Andrzej Duda odpowiedział: udzielam wywiadów lokalnym mediom, telewizjom, które akurat z nami jadą, a bardzo często się to zdarza. A czas na odpoczynek, jakiś relaks, pyta Konrad. Pan prezydent odpowiedział: nie ma tego czasu za wiele. Nawet jeżeli jadę z miejscowości do miejscowości i akurat nie udzielam żadnego wywiadu, to najczęściej czytam. Widzicie już, skąd mamy mądrego prezydenta? To była moja myśl z miesięcznika Wzrastanie z maja 2015 roku. Kto następny? Marta, gotowaś? Tak, proszę bardzo. Ja sobie znalazłam właśnie taki fragment z numeru, który był wydany na przełomie lipca i sierpnia. I ten fragment brzmi następująco. Laicyzacja pozostawia po sobie pustkę w człowieku, społeczeństwie i kulturze. Siły spychające wiarę na margines nie zostawiają tej przestrzeni jednak samej sobie. Świat nie lubi pustki. Ona jest nieopłacalna. Mając na sztandarach hasła o Bogu, człowieku, wymienia się tradycyjną religię chrześcijaństwo na produkty imitujące duchowość, namiastkę religii. Taśma w fabryce wiary nie przestaje pracować nigdy. Myślę, że takie mądre słowa i właśnie bardzo takie aktualne dla dzisiejszych czasów i właśnie dla problemu, który dotyka młodzież. No to w takim razie Przemek. Ja mam z najnowszego numeru, z artykułu Zuzanny Olszewskiej Między wierszami, czy z opowiadania na podstawie wiersza. Takie zdanie, racja. Podróżowanie to coś więcej. Możesz pojechać na koniec świata i nie podróżować, a możesz przejść 20 km i odbyć podróż życia. Bardzo piękne, bardzo mądre i pokazujące to, że podróż to ma nie tylko ten wymiar fizyczny przemieszczania się, ale ja to odczytuję także jako podróż w głąb siebie, czy podróż duchową. Justyna? Ja tu znalazłam w miesięczniku z wydania z czerwca bieżącego roku. Wypowiedź Patrycji z Cieszyna, 17 lat. Dla mnie tata jest bardzo ważną osobą. Dał mi wychowanie, dach nad głową. Zawsze dawał mi wszystko, czego potrzebowałam. Jest opiekuńczy, przez co czuję się przy nim bezpieczna.
jest głową naszej rodziny. Bardzo się stara, żeby niczego nam nigdy nie zabrakło. Wybrałam ten fragment, ponieważ mamy też chyba rok wychowania, przepraszam, tydzień wychowania był ostatni w rodzinie. Tak, ostatni tydzień wychowania. A drugą taką sprawą właśnie jest to, że pochodzę właśnie z środowiska salezjańskiego i wychowanie jest bardzo ważną pełni rolę we wzrastaniu człowieka w środowiskach, w jakim się wychowujemy w domu, w rodzinie. I bardzo ważne jest to, żeby właśnie w rodzinie każdy czuł się bezpiecznie i mógł tam wzrastać. I właśnie bardzo ładna wypowiedź tutaj Patrycji i cieszę się, że ma takie poczucie bezpieczeństwa. A takim moim osobistym, duchowym właśnie ojcem jest Jan Bosko i on zawsze mówił, że wychowanie jest sprawą serca. Więc bardzo serdecznie chciałam zachęcić do tego, żeby sobie wybrać Jana Bosko. Jako też takiego duchowego swojego ojca, który, bo on prowadzi młodzież przez cały czas. I... Ogłoszony przez Jana Pawła II ojcem i nauczycielem młodzieży. Dokładnie. Nie? Na którym koleżanka roku jest? Teraz będzie drugi. No proszę. No, dumni jesteśmy z takich mądrych studentów. Pani doktor. Mądry. Ja mam tekst siostry Małgorzaty Korniluk, franciszkanki, misjonarki Maryi. Pracowała przez wiele lat na Ukrainie, na Węgrzech i ona pisze o tym, że mamy teraz poważne konflikty wojenne, ten na Ukrainie, ten w Syrii, także te w Afryce, które się dzieją i że zupełnie, może nie zupełnie, ale przestaje się mówić na temat innych konfliktów. Chodzi jej konkretnie o wojnę na śmierć i życie, o naszą duszę. I siostra pisze tak, że czytając dzieła pochodzące z różnych wieków, widzimy, że problem ten istniał zawsze i że zawsze rozbrzmiewało wołanie o opamiętanie się. Innymi słowy, człowiek niechętnie przyznaje, że o jego duszę toczy się walka na śmierć i życie. I do śmierci nieraz udaje, że śmierci nie ma, a jak jest, to wieczności nie ma. Jak mimo wszystko i ta istnieje, to nie istnieje grzech. To taka dla mnie też kwintesencja tego, co my próbujemy we wzrastaniu przekazać młodym ludziom, że jego egzystencja nie kończy się tutaj na ziemi, że jest w gruncie rzeczy, mimo że umiera, to tak naprawdę nie umiera, że w gruncie rzeczy jesteśmy nieśmiertelni i że będziemy trwali wiecznie i warto o tą wieczność zadbać. I że w dzisiejszym świecie, w którym właśnie reklamują się te super fajne, kolorowe czasopisma, teraz już nie tylko, nie mówię o takich tylko tam, o których mówiliśmy na początku, Brawo Popcorn, ale teraz, które tak jak Justyna chyba mówiła, że tam interesuje się życiem gwiazd, teraz już ja jestem zatrważająco, patrzę na przykład na czasopisma, które pokazują, jakby reklamują przede wszystkim jakieś produkty, nie wiem, ubrania czy sprzęt, bo jeśli będziesz miał te produkty, to będziesz wtedy modny, będziesz wtedy na czasie, będziesz cool. Wtedy na top. Cool. Yes. Będziesz wtedy, no nie wiem, jak się to teraz mówi. I te gazety mają ogromny popyt. Ludzie kupują tylko po to, żeby pooglądać jakieś, nie wiem, no pewnie kupują później tam te rzeczy, gadżety różne, które często są naprawdę horrendalnie drogie, ale są modne, więc oni chcą je mieć, łudząc się, że mając jakąś drugą rzecz, będą bardziej wartościowi, będą piękniejsi, będą zacniejsi, nie wiem co jeszcze, może czymś innym się łudzą. No dobrze, to posłuchajmy, włączmy w tę naszą rozmowę słuchaczy. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja. Szczęść Boże, z tej strony Lila. No jestem, można powiedzieć, starszą młodzieżą, bo już 50-letnią, ale mam duży kontakt z młodzieżą, jestem nauczycielem religii i chciałabym się parę słów powiedzieć na temat czytania przez młodzież prasy katolickiej. Mhm. W ogóle czytania, no różnie z tym bywa i to pewnie zależy od środowiska, od szkoły, od domu rodzinnego, od tradycji czytelniczych, w jakich się dany człowiek obraca. Ale ja na swoich lekcjach wpadłam na taki pomysł i żeby jakoś tak pociągnąć młodych ludzi, właśnie takich licealistów do zajrzenia do prasy katolickiej, przyniosłam po prostu pliki gazet katolickich, tygodników i miesięczników. Rozdałam i powiedziałam, żeby każdy sobie poszukał, przejrzał
Znaczy rozdałam, po prostu położyłam, mówię, weźcie sobie, każdy po jednym, przyjrzyjcie i przygotujcie jeden artykuł do omówienia na forum w klasie. I później żeśmy zaczęli rozmawiać. Oczywiście osoby przygotowały tam jedne takie, drugie, dlaczego ten, co im się podobało w danych czasopismach, co się nie podobało. I co się okazało, że część z nich, część osób, oczywiście, jak się tam można powiedzieć, no, jedna czwarta klasy, wiedziała o istnieniu czasopism katolickich, pozostali to tak słyszeli, ale nigdy w ręku nie mieli. I pytałam o wrażenia ich na ten i co oni sądzą. Oczywiście jednym się bardziej podobało, drugim mniej i po takim prezentacji artykułów poprosiłam ich, żeby poszukali w prasie takiej niekatolickiej artykułu dotyczącego tego samego tematu, wypowiedzi, można powiedzieć, w mediach świeckich, tak, w prasie świeckiej, żeby skonfrontowali wypowiedź w piśmie katolickim i wypowiedź w piśmie świeckim na dany temat, no, czy polityczny, czy gospodarczy, czy jakiś taki moralny, związany akurat z jakimś takim wydarzeniem nieraz moralnym. Aha. I to były bardzo ciekawe dyskusje i bardzo ciekawe wnioski. Młodzież wyciągała przede wszystkim, zauważyła, że można spojrzeć na dany temat z innej strony. Że te problemy są poruszane bardzo połowicznie często w prasie świeckiej. Że czasopisma katolickie nie są takie bardzo staroświeckie, kim się wydawało, można takiego ale czy... I że niektórzy po prostu zaczęli do nich zaglądać. No właśnie, ale czy... Pytać, gdzie to kupić? Jak czy jako nauczycielka zauważyłaś, że oni się zdziwili, że są takie tytuły katolickie? Bo to jest ciekawe, że... Tak. Bo... Znaczy, o ile Gość Niedzielny, Niedziela są bardziej znane, o tyle Wzrastanie, nie ujdzie się przez sporą grupę osób jest też znane, ale Wzrastanie, czy właśnie jakieś takie jeszcze bardziej... Dlaczego jest to nieznane? Może jest to obcias? Za mało tego jest chyba też w parafiach. O ile Niedziela, Gość Niedzielny rzeczywiście jest w parafiach i miłujcie się i to jest chwała Panu za to, że w ogóle rzeczywiście to jest... i że to jest propagowane, o ile te pozostałe, to są takie bardzo niszowe. No osoby, tak. Czy oazowe, czy jakichś innych wspólnot, czy właśnie z domów rodzinnych docierają, czy po prostu w danym rejonie też Polski jest to bardziej znane, tak jak ja jeżdżę na południe, to tam trochę w drodze, nie, droga, dwutygodnie w Młodzieży Katolickiej. Już to ja jestem z Polski Centralnej, już tak. Drogi to właściwie ja znałam, ale tutaj to... Dobrze, dziękujemy serdecznie. Dzięki serdeczne. Zastanawiamy się tylko jeszcze nad imieniem, czy to Dina... Lila. Jak kwiat. Kiewiczowskie, jakie lila. Pięknie, więc niech ta lilia też tam zachęca wszystkich do czytania i przekonania. No bo młodzież jak nie dostanie do ręki, nie zobaczy, no to tak, nie uwierzy. To musi być praktyczne. Koleżanko, lilo, nauczycielko i katechetko, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. No. Z Panem Boże Bogiem. Również Szczęść Wam wszystkim. Boże. I dziękuję za Wasze audycje. Są superem mi wiele pomysłów. Świetnie. Poddają. Pozdrawiamy. Marta, coś chciałaś dodać? Tak, to znaczy ja tylko chciałam podzielić się właśnie tym, że to jest naprawdę wspaniała metoda, którą polecam właśnie wszystkim katechetom, czy paniom katechetkom, ponieważ ja właśnie w taki sposób też odkryłam pismo właśnie Miłujcie się. Kiedy mój katecheta przyniósł nam do szkoły kilka egzemplarzy, również polecił, żebyśmy wybrali sobie jeden artykuł i go jakoś tam zredagowali. I właśnie wtedy dopiero odkryłam, jakie tam cenne wartości są w tej gazecie. I od tamtej pory zaczęłam czytać, także właśnie tak tylko chciałam wspomnieć, że to rzeczywiście jest bardzo fajna metoda właśnie do tego, żeby zachęcić młodzież do czytania takich pism. Student drugiego roku prawa i ekonomii. No, pani Lila poruszyła bardzo ciekawy temat.
Bo może być taki stereotyp, że prasa katolicka jest nudna, nieciekawa i obciachowa. Staroświecka. Właśnie, a to zdecydowanie nieprawda, bo jak przeczytałem najnowszy numer Wzrastania, to było takie wow. W sensie rzeczywiście to jest coś, co redagują młodzi i piszą językiem zdecydowanie dla młodych. I każdy odnajdzie tutaj coś dla siebie. I nie jest tak, że teraz wyjaśniamy na 5 stron w artykule, co to jest apokatastaza, tylko właśnie pokazujemy, jak powiedziałem wcześniej, katolicki lifestyle i pokazujemy to, że pokazujemy życie, pokazujemy to, że te prawdy, którymi żyje wielu z nas, są aktualne i w codziennych sytuacjach możemy je odnaleźć. Uh-huh. A co Justyna tu na Facebooku dopowiedziała? Justyna napisała: czytanie katolickiej prasy bardzo wzbogaca nie tylko naszą wiarę, ale również życie codzienne. Pomaga nam spojrzeć na wiele spraw nie tylko przez pryzmat wiary, życia codziennego, ale przede wszystkim przez pryzmat wiary. Warto czytać, aby wzbogacić swój język oraz życie codzienne. Czytanie katolickich tekstów zbliża do Boga. Pozdrawiam. A ciekawe są, czy jeszcze jest na lekcjach. Wy może jesteście ciut tam parę lat młodsi ode mnie, bo kiedyś były tak zwane prasówki. Nie wiem, czy nawet na katechezie, że każdy miał obowiązek przedstawić jakiś fragment prasy, którą religijnej przeczytał. Jest to jeszcze? To znaczy ja z prasówką spotkałam się na lekcjach WOS-u, także niekoniecznie to by musiały być gazety o charakterze właśnie religijnym. Ale katecheci mogliby to zrobić, nie? Myślę, że tak. No, a nawet na języku polskim, żeby szukając różnych środków wyrazu i form, też mogłoby być. Wtedy uczniowie by się naprawdę mogli włączyć w lekcje religii i uważam, że wtedy by z większym zapałem chodzili na te lekcje, bo nie zawsze po prostu tak jest. Dobra, za chwilę będziemy się modlić. Jeszcze chciałem was zapytać, a co wy teraz robicie przed pójściem spać? No kiedyś się mówiło paciorek, siusiu i spać. A ja pamiętam, a może to jest znak, że jestem stary, jak my, kładąc się spać, no mamusia na przykład czytała Quo Vadis, czytała W pustyni i w puszczy, czy trylogię, a dzisiaj... Co? Pytanie było, co robimy przed snem. No mówię, bo to ja kiedyś, jak byłem dzieckiem, to tak się zasypiało. No to moja mama mi często czytała, jak byłam mniejsza, właściwie opowieści świętego Franciszka z Asyżu, później nawet o Aniele Stróżu też tam pamiętam, że czytała mi i mi to zostało w nawyku. Ja często przed pójściem spać czytam sobie różne książki naprawdę, ale bardziej takie właśnie wartościowe i to mi zostało w nawyku. Słuchajcie, to proponuję coś takiego, akcja. Nie wiem, czy Krystian, czy możemy na przykład puścić jakiś fragment muzyki, która by wszystkich obudziła. Budzimy się wszyscy w domach, mamusia czy babcia podchodzi do wnuczka, rodzice do syna, budzą ich. Ty wstawaj, bo w Radio Maryja w czasie Wzrastania, programie dla młodzieży, mówili, że nie wolno spać bez chwili, kiedy ja wam przeczytam fragment jakiejś pięknej książki, na przykład Quo Vadis. I wtedy wy, kochani rodzice, budzicie syna lub córkę, otwierajcie oczy, czytacie 5 minut dobrej książki, a teraz już możecie iść spać. Robimy to? Może od jutra. No. Pozwólmy im spać dzisiaj. Od jutra niech zaczną. Nie, nie śpią teraz, słuchają nas, ale po audycji. Dobra, już młodzi ludzie lubią nie spać. To nie jest tak, że oni... No to zależy, bo to... Ale ksiądz Antoni chce ich budzić. To ci, co już zasnęli, to niechże pośpią spokojnie do jutra. No nie. Gdyby to było we wtorek, kiedy o 3:30 polscy siatkarze grali z Włochami, no to jeszcze rozumiem, bym ich nie budził, bo sam musiałem wstać, żeby kibicować. Pozdrawiamy naszych siatkarzy. No ale jutro tylko o 5:00 Agnieszka Radwańska gra półfinał w Tokio. No ale Chrystus w ogrodzie Getsemani apostołów chyba obudził, więc może... Może no warto. Dobra, to nie budzimy, niech śpią, śpijcie już, rodzice najwyżej, niech im buziaka od audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja w czółko na dobranoc dadzą. Kochani, 23:36, musimy kończyć, powiedzmy, każdy niech powie jakieś słowo podsumowania, mądrą myśl z dzisiejszego spotkania, które było niezwykłe, bo było czytanie, prasa, wzrastanie, internet,
A my zachęcaliśmy, żeby czytać prasę katolicką, chociażby takie jak Wzrastanie. I był Ojciec Święty, który poszedł do szkoły i zadał nam zadanie domowe, żebyśmy za niego się modlili. Więc kto zaczyna, Marta? I myśl na podsumowanie. To znaczy, ja to co wyniosę z tej audycji, to właśnie to, żeby otwierać się na jakieś nowe gazety, na nowe doświadczenia, żeby nie zamykać się tylko na to, co już wcześniej czytałam i już tylko właśnie w tym jakoś funkcjonować, tylko żeby właśnie odkrywać nowe wartości, nowe gazety, ponieważ one naprawdę mogą wnieść wiele nowego do naszego życia. Kolego Przemku? Czytanie jest też drogą do tego, abyśmy poznali siebie, także czytajmy i poznawajmy siebie. Piękne. Koleżanko Justyno? To ja może zakończę takim cytatem per aspera et astra, przez trud do gwiazd, i właśnie przez ten trud czytania nowych czasopism, nowych rzeczy uczmy się, jak wzrastać. No i pani redaktor naczelna Monika. Ja kilka dni temu słyszałam takie zdanie, to dla tych wszystkich, którzy chcą być niepoprawni politycznie i chcą coś większego w życiu osiągnąć, że ci, którzy czytają książki, rządzą tymi, którzy oglądają telewizję. Mądrze. A gdzie można zdobyć Wzrastanie? Trzeba poszukać w internecie. Aha, najlepiej wzrastanie.pl, tak. I wtedy wszystko się dowiemy. No to ja to wszystko zwieńczę tym, co dzisiaj Ojciec Święty powiedział, żebyśmy mieli marzenia i umieli marzyć, bo marzenia się sprawdzają, ale z Jezusem. I jak my się zawsze witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica i Ksiądz Bosko zawsze radosny. Bo radość w marzeniach jest znakiem tego, że są to marzenia razem z Jezusem. I niech się tak stanie. Spełniamy teraz obietnicę, zadanie domowe, które Ojciec Święty nam zadał, i modlimy się za Ciebie też, Ojcze Święty. Franciszku, 23:39, podam strony. Dzisiaj piątek, 25 września, wspominaliśmy w liturgii błogosławionego Władysława Zgielniowa. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia, w wydaniu skróconym 971, w tomie czwartym, w tomie czwartym 971, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia czytania, modlitwa z piątku, 990 strona, i w wydaniu skróconym 1184, antyfona końcowa, witaj niebios królowo. Zapraszamy do modlitwy, która jest spełnieniem zadania domowego, o które nas prosił Ojciec Święty Franciszek. Modlimy się za niego.